Coś panu powiem. Kiedy mój ojciec był mały i chodził po drzewach, pewnego razu spadł. I poczuł, że moment lotu był najprzyjemniejszym momentem w jego dotychczasowym życiu. Wchodził więc coraz wyżej i leciał coraz dłużej. Upadki były coraz boleśniejsze, mimo wszystko robił to. Dziś nadal kocha wysokie drzewa i cierpi, bo nie może z nich skakać. Dam panu radę. Niech pan nigdy nie przestaje wierzyć w marzenia. Szkoda, że mój ojciec o tym zapomniał.